Magda zacznie. Witajcie! 18 marca w sobotę spotkaliśmy się z częścią z Was na targach Agrotech. Ja i Piątek, rolnik Szuka, mieliśmy okazję zaprezentować trochę siebie i odpowiedzieć na Wasze pytania. Jak się podobało? Bardzo fajnie, przybyło wiele osób. Z tego się bardzo cieszę. Czy tak długo mówiłeś? Był konkurs na posłów miarce, który poszedł naszym gościom bardzo dobrze. Myślałem, że ich zaskoczę, ale... Tak, okazało się, że mamy do czynienia z profesjonalistami i ciężko było nam ich zaskoczyć jakimiś rzeczami. Ale było bardzo fajnie, było bardzo dużo pytań. Spotkanie trwało ile? 2 godziny. Prawie 2 godziny. Prawie 2 godziny, tak się nam się przedłużyło i nie przedłużyło. Fajnie, bo była fajna interakcja między nami a naszymi odbiorcami. Mieliście wiele pytań, bo to wy tu byliście, może oglądacie nas teraz tutaj, a byliście razem z nami. Tak? Dajcie znać. Także dajcie znać, że jesteście gdzieś tam na którymś miejscu i aktywnie się udzielaliście. Ja myślałam, że nasze spotkanie będzie trwało 30 minut, a potem okazało się, że... Tak, no... Że się przeciągnęło bardzo, ale bardzo się cieszymy. Było naprawdę super. Magda przedstawiła siebie najlepiej jak tylko mogła, no bo jak to Magda? Ja przedstawiłem jak potrafiłem, starałem się najmocniej. No i myślę, że będzie Wam się fajnie oglądać relacje z tego. Podsumowując, super targi, super spotkanie. Przed nami kolejne projekty. A Was zapraszamy na obejrzenie relacji. Tak jest, zapraszamy. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Proszę Państwa, przed Wami najlepsza, po prostu wszystko. Magda Urbaniak, tak normalnie. Dziękuję bardzo. Najlepsze dlatego, że w Polsce jedyna blogerka traktorowa, nie? Więc przebiłam tak. Oj, dajcie spokój. Ja zakładam, że większość z Was i tak przyszła na piątkę, więc pozwolę sobie powiedzieć, kim jestem i czym się zajmuję. Nazywam się Urbaniak, Magda Urbaniak, i prowadzę bloga o traktorach i o rolnictwie. Większość ludzi myśli, że moje życie generalnie wygląda tak, jak słyszą, że prowadzę bloga o traktorach, że to jest taka po prostu wesołe życie na traktorze. Tak nie jest z kilku powodów, głównie dlatego, że mieszkam w mieście, więc jestem blogerką miastową piszącą o traktorach, co jest dodatkowym wyzwaniem, ale jest całkiem fajnym wyzwaniem. Na pewno jednak to nie wygląda tak jak tutaj, ale ten gif tak mi się spodobał, bo on doskonale obrazuje to, jak ludzie wyobrażają sobie życie na wsi, miastowi zwłaszcza, i w ogóle pracę na ciągniku, a domyślam się, że każdy z Was wie, że wygląda to troszeczkę inaczej. Mniej więcej momentami tak. Na blogu poruszane są bardzo różne tematy. Ja nie jestem takim ekspertem od maszyn, od razu zaznaczam, jak Piotrek. Ja się interesuję traktorami, więc w sytuacji, kiedy miastowi pytają mnie na przykład o rzeczy związane z traktorami, to mogę błysnąć i powiedzieć bardzo dużo rzeczy i oni wtedy sobie wow, że w ogóle, że przekładnia i że w ogóle filtr cząsteczek stałych i tak dalej, więc oni są tacy przekonani, że ja wiem wszystko. I to ja się z tego bardzo cieszę. Oni nie wiedzą, że tak nie jest. Wśród rolników, jeżeli chodzi o rozmowy z rolnikami, to ja zawsze bardzo chętnie słucham tego, co oni mają do powiedzenia, bo zawsze jest to wiedza, chociażby tak jak teraz na targach, którą ja dodatkowo jeszcze mogę chłonąć, bo zawsze tej wiedzy mi się przydaje, zwłaszcza tak jak mówię, dlatego że mieszkam w mieście. Założyłam też stronę na Facebooku. Większość, nie wiem ile z Was dowiedziało się o wydarzeniu z Facebooka, ale tam jestem najaktywniejsza, dlatego że tam na bieżąco można zobaczyć zdjęcia, co się dzieje. Na początku było bardzo ciężko, wierzcie mi, że ciężko jest się przebić dziewczynie z miasta, która pisze o traktorach i nie ma pojęcia zielonego, jak dotrzeć do ludzi. Dziewczyna na traktorze, wiesz jak to brzmi? Ale ja w ogóle na początku nie pisałam, że jestem dziewczyną, tylko pisałam, było logo i ja pisałam jako taki no-name. Totalnie pisałam jako no-name, ale to opowieść życia, to przejdę do tego zaraz właśnie. Nie wiem, ile macie koleżanek, które zajmują się rolnictwem, które lubią jeździć na ciągnikach. Nie wiem, czy ktoś z Was ma takie, które są strasznie zainteresowane. Nie macie? Właśnie. Ale właśnie o to chodzi, że dziewczyny się nie pokazują, nie? Że głównie się pokazują mężczyźni, a dziewczyny w ogóle nie pokazują, że są w tym rolnictwie, a jest ich dużo i doskonale się zdają na maszynach. Ostatnio właśnie pisała do mnie dziewczyna, która pracuje w sklepie z częściami, też doskonale ogarnia temat, ale się o tym mówi mało, a już na pewno mało dziewczyn decyduje się na to, żeby występować w social media, bo albo nie są tym zainteresowane, albo nie mają takiej determinacji, bo po prostu im się
zwyczajnie nie chce. Tutaj są takie rzeczy, które powstały przy okazji Traktormanii, o które też osoby związane z blogiem zaczęły pytać. Tutaj nie wiem, czy są wlepki. Wlepki mam. Jeżeli ktoś będzie chciał nakleić sobie hasło, że jest hardkorem, bo jeździ traktorem, to już masz. To bardzo chętnie się nimi podzielę. Własna wlepka na 60 to już naprawdę jest coś i byłam z tego ogromnie dumna. A proszę, proszę, ma ktoś już taką wlepkę od Magdy? Może? Wcześniej? Nie, wiecie, nie ma. Z wlepką. Ma. Ja się nie przyznaję? Nie, no to dobrze, to jest w takim razie... A, nie przyznaję się, bo chcę kolejną. Nie. Tak. Nie chcę. Magda, no damy mu. Ale on nie chce, to nie chce sobie, że nie masz, nie damy chce. Damy mu. Wyjdziesz odklejony, nawet nie zauważysz kiedy. Tak. I to jest właśnie jedna z fajniejszych fotek, jaką dostałam od jednej z osoby, która śledzi Traktormanię i której podoba się to, co się na tym blogu dzieje. Moja konkluzja, jakby prowadząc takiego bloga z pozycji tego, że jestem dziewczyną, że jestem z miasta, że się muszę dużo nauczyć, jest taka, że można wszystko. Więc taki, wiecie, motywacyjny tekst, że można wszystko, jeżeli naprawdę się tego chce i jeżeli taka ja mogę prowadzić blog o maszynach, to naprawdę można osiągnąć to, czego naprawdę chcemy. No tutaj właśnie ta prawdziwa twarz, prawda, która się ukazuje przy okazji traktorów i to z mojej strony, mniej więcej pokazując wam, kim jestem, to wszystko, można się ze mną kontaktować, znaleźć mnie na któryś z tych kanałów. Ja wam dziękuję i oddaję mikrofon Piotrkowi. Ja mam swój maj na mikrofon. Cudzysłowie, głos ci oddaję. Przepraszam, dosłownie, zbyt dosłownie to wziąłem. No dobrze, no ja się tak nie przygotowałem prezentacyjnie jak Magda i w ogóle nie mam takiej prezencji jak Magda, no ale będę się starał robić wszystko, co w mojej mocy. Kto ogląda od początku, widział pierwsze, no, wszyscy, cofnęliście, słucham? No to był pierwszy odcinek, tak, to był pierwszy odcinek przełomowy, na który zdecydowałem się po prostu, nie wiem jak to się stało dokładnie. Był to rok 2015, w którym podjąłem taką decyzję, że nagram właśnie tego swojego zetora. Ja mam małe gospodarstwo, to jest mój główny ciągnik, bo to był mój ciągnik, pierwszy ciągnik. I tak, podszedłem do tego w ten sposób, w sposób rolnika szukającego żony na pewno, bo to był tutaj główny powód, jakby to, że ten kanał się tak nazywa. To na pewno wszyscy skojarzyli w ten sposób i wiedzą. No i myślę, że właśnie ta nazwa poprowadziła mnie do tego momentu, w którym się teraz znajduję, bo ta nazwa chwyciła i chwyciła tak mocno, że no jest tych kilku subskrybentów, jesteście wy. Takie podstawowe informacje tutaj zdradzę. Na pewno od samego początku szkolnictwa mojego podstawowego. Informatyka to było to, na co chcę iść i czym się kierowałem. Technikum informatyczne, no i teraz aktualnie inżynier informatyk, zobaczymy, co będzie dalej. Dlaczego ten kanał w ogóle, dlaczego się tym interesuje? Może tak. Od małego takim największym autorytetem był dla mnie tata, który wyjeżdżając w pole zawsze wiedział, że jestem chętny na ten wyjazd i zawsze z nim pojadę. Tutaj na pewno, skoro tutaj jesteście, znacie to uczucie, gdy tata wyjechał bez was, tak? Gdzie mogliście się przejechać i fajnie spędzić czas. No tak było też ze mną. To, że akurat tematyka motoryzacyjna i te ciągniki, no to wiadomo, związane z tym, że się wyjeżdżało na pole, no w tym ciągniku się obcowało. Tak, no to był tata i to wszystko przez niego, ja nie mam do niego pretensji, tylko wręcz zawdzięczam mu to, że teraz tutaj stoję i mam taką do różnych rzeczy smykałkę, bo mój tata zawsze był uważany za złotą rączkę. Ja w ogóle w rodzinie jestem uważany za takiego człowieka, dla którego nie ma rzeczy nie do rozkręcenia. To tak było od małego i całe szczęście, że wszyscy jestem w stanie to wszystko złożyć z powrotem i większej pretensji nigdy do mnie nie mieli. Ale no tak było i tak to wygląda. I tutaj informatyka, tak jak już wspomniałem, z informatyką wiążę swoją przyszłość jak najbardziej. Dużo rzeczy tworzę w internecie i myślę, że fajnie, że tą informatykę dobrze znam i w tym fachu YouTube w ogóle to wszystko się fajnie łączy i nie mam z tym większych problemów. Cyfrowa. O takiej wspomnieliście, właśnie jak po drugą wymieniliście. No cyfrowa, no to już tutaj problemu nie ma, ale wyświetlaczu widzimy.
Tak, już jest zupełnie prosto. To jest dla leniwych, to, wiecie, to nie. To nie patrzy na to. No i nie wspomniałem o czwartym typie. Suchmiarka, długopis. Przepraszam, ja mam tę suchmiarkę. Długopis. Wielofunkcyjną. I tak, wielofunkcyjną i ona jest wiarygodna, bo ona jest od rolnik szuka, także to tak nie będzie. Josepha Wentworth'a. To jest taki gość, co wymyślił gwinty calowe. Mechanicy ich nie lubią zwykle, ale są i trzeba sobie z nimi radzić. Siła tutaj nasza w stosunku do tej śruby odkręcanej jest bardzo duża przez to przełożenie. My kręcimy tutaj po prostu jak wiatraczek, a śruba idzie tak powoli. No i przez to mamy większą siłę odkręcania. Najczęściej przy jakichś właśnie zapieczonych śrubach w kołach, bo ta nóżka opiera się o kolejną śrubę na feldze. I przez to zaparcie mamy po prostu możliwość kręcenia i odkręcania zapieczonej śruby. Szykują się następne, tak, owszem, ale no w tej chwili jest jedna. W tej chwili jest, ale jakiego kombajnu, no to za chwilę mi powiecie. Nie mówcie na razie, jeżeli ktoś już wie, jaka to jest marka. Rosyjski kombajn zbożowy Rosselmasz Vector 425. Czy wszyscy wiedzą? Biały Fiat 126P. Czy ktoś ma jeszcze wątpliwość, o jaką markę chodziło? Boże, ale zrobiłem, Magda, teraz super, no. A tak się zastanawiałam, czy jak to puścisz, to powiesz na początku markę, ale widzę, że ułatwiłeś zadanie komuś. Mm-hmm. Łucarnia posiada funkcję działu, która w przypadku żarkania się węgla włóczącego... No i po konkursie. Po tym pytaniu, no. Tak jest. Bez wyłączania rewersu, wciskania pedału sprzęgła. Po prostu wciskamy hamulec, automatycznie ciągnik nam jakby wysprzęgli, zatrzyma się, a po puszczeniu tego hamulca znów jedzie. Tak jest. Pytanie widnieje na naszym projektorze, na naszym ekranie. Czyli które kolorki? Jak najwięcej. Okay, jak najwięcej. Dobra, zastanówcie się chwilę i wymieńcie jak najwięcej marek, które mają. Zetor, pan Michał? Ursus. Kubota ma. Nie ma pomarańczowych? Kubota? Klas, Fendt, Zetor, Ursus. No dobra. Kto zbierze to tak w całość i nam powie? Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. MTZ-ka też. Zielone ciągniki. Które to są zielone ciągniki? To wiadomo. John Deere. A to klas. W sensie klas, tak? Orion? Czy? Orion Tractor. Orion, ale to nie jest. Orion jest jakby modelem już. A jaka to jest marka? Crystal. Crystal, tak. Valtra jest sprytna. Valtra zmienia kolory w zależności od tego, jak jej się podoba. Na samym stoisku chyba teraz stoją cztery, a jeszcze robią specjalnie dedykowane pod okazję, pod klientów. Ja też widziałam różową Valtrę. Nie jest ładna, bo używa Valtra. Wbrew pozorom dziewczyny nie lubią różowych ciągników. Ale zwróciłaś uwagę. No, wiesz, nie to wszystko, co zwraca uwagę, od razu musi się podobać. No jasne. Różowych ciągników raczej nie ma. A jaki jest najlepszy ciągnik? John Deere. Fendt. Kto uważa, że Fendt nie jest najlepszy, bo Fendt to wszyscy, że to Mercedes, ciągników i w ogóle. A nie John Deere? Tylko Fendt. No właśnie, no ja nie wiem, no ktoś powie teraz może, że gdzie Fendt, John Deere jest najlepszy. No to co? Się tego, jak to ma doświadczenie. Jakie macie ciągniki? Jakie masz na mieście? 60? Kto ma 60? Podnieś łapę. No nie, zawodnie. A ciapka? Kto ma ciapka? A wcześniej się liczy? Oczywiście, 28, 25, wszystko. To jest siła naszej ziemi. A twój ulubiony? Mój ulubiony? Mój jest Zetor. Ja mam Zetora i Ursusa i to są moje ulubione. Jakie Fendy? Po co mi Fendy? Słuchaj. Nie chciałbyś mieć takiego? No jak nie, no. Trochę tak jest, że niektórych nie lubimy głośno, bo po prostu nie możemy sobie... Ale nie wzięła pod włos no nie? Nie możemy sobie po prostu kupić, no nie. O, tutaj a ten to w ogóle. Powinno być proste. 321. Tak, 3120 to jest właśnie pojemność tej naszej 60-tki, niedobitej, nie do zdarcia.
moimi ulubionymi kanałami. Wiecie co, no subskrybuję wiele kanałów. Wiele kanałów robi fajne filmy. Rolnik szuka traktora też. Rolnik szuka traktora mówił tak, bo kanałem Rolnik pracuje, bo wiecie, że mam drugi kanał Rolnik pracuje. I Traktormania. I są trzy. Tak. Kuziol. Kuziol! Guzior! Guzior komentuje! Guzior komentuje, kojarzę! Ale ładnie komentuje, także... No, tak. No inaczej to słaby nie przyszedł chyba, żeby no. rzucać pomidorami. To, kto teraz jeszcze jest youtuberem? Co jest ciekawego? Gdzie poleca się iść? Jakieś takie... Właśnie... John Deere. Zielony. A co fajnego u John Deere'a? Siedem. A, to widziałam też. Pięcier jest nowy, nie? Mam mnóstwo maili. Słuchaj, może nagrasz u mnie takiego mam. Może nagrasz u mnie mam takiego, a ja to w ogóle mam tam nietypowego. No ale to jest wszystko, wiecie, w Polsce najczęściej. Właśnie to jest największy perły. O Boże, ma taki model, jaki w ogóle wielki, albo tam mam fazę taką, że pokażę wam jakiegoś tam 300 ileś koni i on mi pisze, że takiego ma na GPS-ie na wszystkim, więc pojadę tam. Dowiem się czegoś fajnego. No i pokażę to wam. No, ale się okazuje, że to jest tam 400 km w którąś stronę i tak to wygląda. Ale no nie ukrywam, że też po okolicznych dealerach, którzy są tak łaskawi i ten ciągnik mi udostępnią, żebym ja tam sobie pojeździć, to nagrać, to też takie sytuacje są, tak? O, to jest dobre pytanie. To jest bardzo dobre pytanie. Myślę, że taki filmik... Nie, tego kombajnu nie uniknę, na pewno, nie ominę go. To jest kombajn legenda, tam jest silnik Andoria, który brzmi według niektórych tak, że ciarki na ciele można liczyć. Także na pewno będzie bizon, nie wiem czy... Na pewno w żniwa, jeżeli kombajny, to w żniwa się pojawią. I myślę, że jak zdołam, to tego bizona nagram i w fajnej akcji po prostu. Bo na sucho to też każdy bizon tak dobrze zna, że jak będzie podczas akcji, to będzie się to przyjemnie oglądało. Do Magdy, czy macie jakieś pytania? Były już. No były, no co? Pytanie do Piotrka. Co mnie? A do widzisz? Mnie. Widzisz, Magda? Nie pani Magda. Ja tylko pani Magda muszę mówić. I 20 do przodu. Ja nie wiem, czy ja wyglądam aż tak. Nie wiem, możesz mówić na te, ale tak są pytania. Tak, pani mówiła, że pani pochodzi z miasta. Jednak. To Magda mówiła, że pochodzi z miasta. I czy pani spotyka na co dzień hejt, jeśli to spotyka panią i jak pani na to reaguje? Nie spotyka mnie hejt. Wiesz co, są dwie zupełnie inne reakcje. To znaczy, jak mówię ludziom z miasta, że prowadzę bloga o traktorach, to oni myślą, że to jest żart. Przeważnie, dlatego że wy jesteście rolnikami, jesteście blisko branży, wiecie, że to jest ciekawe, a ludzie z miasta mają dosyć mylne wyobrażenia na temat rolnictwa. I ten blog między innymi ma to przekonanie przełamywać, więc ja za każdym razem, kiedy mówię ludziom z miasta, że prowadzę blog o traktorach, i oni mówią, nie, no bez jaj, no nie, no czy masz tego bloga? I ja mówię, że nie mam go o modzie, ani o kuchni, ani o podróżach. I rzeczywiście pokazuję im bloga, to im się otwierają oczy i mówię, słuchaj, ale to jest naprawdę ciekawe. I uwierzcie mi, że wiele moich znajomych zaczęło być wyczulonych na zdjęcia traktorów. Ja dostaję zdjęcia traktorów od rodziców, od znajomych, od koleżanek. Czasami ludzie nawet zaczynają rozmowę od tego, że słuchaj, widziałem taki traktor i są bardzo szczęśliwi, że robią zdjęcie tego traktora i mi przysyłają, więc reakcje są jak najbardziej pozytywne. Słuchajcie, a co wy na to, gdybyśmy razem z Magdą nagrali taką prezentację u mnie na kanale? Fajnie by było? Czekamy już. Słucham, łapka w dół? Już od razu z miejsca. Zobacz moją twarz. Nie, to się nie może udać. Mam nadzieję, że to otworzę na nagraniu i będę słyszał. No z Magdą musi być odcinek, przecież już widzę tą falę w statystykach. No, 300 przynajmniej padło. Ten traktor mania. Tak, bo prawda jest taka, że Piotrek działa na YouTubie, ja mocniej działam na Facebooku i na blogu, więc ci z was, którzy są mocno zainteresowani YouTubem, to myślę, że może mnie jest o traktormanie, znowu ci, którzy u mnie są na Facebooku, bo tak mniej więcej to wygląda, że ty masz więcej fanów na YouTubie, ja mam więcej fanów na Facebooku. Bardzo dziękujemy wam za przyjście, było nam bardzo, bardzo miło trochę poopowiadać. Mi również, dziękuję wam. Bądźmy w kontakcie, zostawcie nazwy, linki do kanałów. Tak, koniecznie. Pod postęp ze spotkania.
rzeczach mi słodzi. No, jest to nie, ale wiesz szczerze, ja nie mogę zrobić po miło. Ja mówię tak, mówię naprawdę, wiesz. To ja nie piję miło, to się nagrywa. Ty, złodzieju naszej wizerunków. No